Waszyngton, Londyn, Pekin i Wałbrzych jako jedyne w Polsce miasto-gospodarz międzynarodowej akcji Klimaton. Ciekawi, który projekt zostanie zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej w Paryżu, podglądamy pracę uczestników. Czemu zdecydowałyście się wziąć udział w Klimatonie? Wcześniej brałyśmy też udział w szkolnym konkursie, to był taki przyrodniczy i w sumie pani, która pomagała, była naszą opiekunem, tak zapytała się nas, czy właśnie przedstawiła nam ten konkurs i czy chcielibyśmy wziąć im udział. I pomyśleliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ w jakiś sposób mamy też wpływ na to, co się będzie działo w środowisku, na zmiany, jakie mogą nastąpić, a chcemy brać czynny udział, niebierny. Braliśmy udział by właśnie też na temat ekologii, źródeł odnawialnych i ogólnie, żeby oczyścić Wałbrzych, żeby lepiej wyglądał i żeby lepiej nam się żyło. Macie już jakiś pomysł? Plan jest, ale raczej nie będziemy go wyjawiać. No myślimy, że oprzemy się na razie na tym, co mamy, a potem może jeszcze coś dojdzie, coś się wymyśli, coś świeżego. Dlaczego Wałbrzych podjął wyzwanie Klimatonu? Prowadziliśmy 2 lata temu uchwałę Zielony Wałbrzych 2020. Kolejnymi krokami było uchwalenie programu ograniczenia niskiej emisji, powołanie zespołu Zielona Energia w Wałbrzychu. Można powiedzieć, że to jest polityka, którą prezydent prowadzi, którą prowadzi Rada Miasta. Od czarnego Wałbrzycha do zielonego, takiego, który jest przeciwnością dotychczasowych technologii. Chcemy być innowacyjni, nowocześni, jeżeli chodzi o produkcję, wykorzystanie, magazynowanie energii. Ten pomysł, który zgłoszono nam, zaproponowano udział w Klimatonie, podchwycił prezydent od razu, także przystąpiliśmy bez zbędnych przestojów do realizacji. Stąd dzisiaj można powiedzieć, mamy bardzo fajną frekwencję, jest prawie 50, czy już ponad 50 osób, które uczestniczą w tym 24-godzinnym wydarzeniu. Co chcecie osiągnąć dzisiejszymi warsztatami? Nasze wyzwanie skroiliśmy oczywiście na naszą miarę. Każde miasto na świecie, które się zgłosiło, miało swoje wyzwania, bo ma swoje potrzeby. I zaproponowaliśmy, żeby zastanowili się nasi goście, jak nasi uczestnicy zachęcić mieszkańców do stosowania odnawialnych źródeł energii, jak ich zmobilizować, żeby ograniczali niską emisję w mieście. Można powiedzieć, żeby każdy się przyłączył do programu Zielony Wałbrzych 2020 na swoją miarę. Jest pan dowodem na to, że starszym osobom jeszcze się chce. Tak, zgadza się dosłownie. Chce mi się i działam. Ja jestem właścicielem kilkunastu patentów w zakresie polskiej techniki instalacyjno-pomiarowej grzewczej. Nie tylko podzielę się swoimi pomysłami młodszym pokoleniem i dam im pomysły, bo można tylko jeden projekt zgłosić. Ja zgłaszam tylko projekt modułu grzewczego z kolegą, który jest rzecznikiem patentowym w takim zakresie, aby nie naruszyć własności intelektualnej, bo on jest rzecznikiem patentowym. Na czym polega Wasz projekt? Tak pokrótce mógłby Pan wytłumaczyć? Jest to alternatywa do pieców centralnego ogrzewania w budynków i pieców etażowych w mieszkaniu, kaflowych i tak dalej, o 50% większej efektywności, 30% mniejszej emisji gazów cieplarnianych, gazów to jest siarki, ja to tu mało, ale pył. Wałbrzych jest jedynym gospodarzem w Polsce Klimatonu. Jak do tego doszło? Tak, Climate Kick jest inicjatywą międzynarodową. Zapytaliśmy miasta współpracujące już z nami w ramach Regionalnego Biura Climate Kicku, czy chcą w tym wziąć udział. Wałbrzych zgłosił się jako pierwszy i chętny. Zważając na to, że tutaj jest tyle inicjatyw zielonych, żeby zmienić to miasto z czarnego na zielony, bardzo chętnie podjęliśmy tą współpracę. Jakie metody mają wypracować uczestnicy warsztatów? Tak naprawdę dzisiejszy dzień polega na wypracowaniu pomysłów. Przez te 24 godziny grupy złożone z 2 do 5 osób mają wymyśleć, jak zachęcić ludzi do używania odnawialnych źródeł energii w swoich domach i w swoich firmach. I ten pomysł, który zwycięży jutro, wyłoniony przez jury, ma być rozwijany przez kolejne 5 miesięcy. Także dzisiaj zależy na pomysłach, a przez kolejne miesiące na wdrożeniu go, czy na wypracowaniu właśnie metody jego wdrożenia. Dlaczego tak bardzo zależy nam na ekologii, na wdrażaniu nowych pomysłów?
bo jest to problem dzisiaj nas wszystkich dotyczący. Nie dość, że się przekłada już na zdrowie i na nasze rachunki za prąd i tym podobne, to w przyszłości będzie on tylko jeszcze bardziej widoczny i jeszcze bardziej dokuczliwy. Więc to, co dzisiaj zrobimy, a tym bardziej, czego dzisiaj nie zrobimy, to może zaowocować albo poskutkować jeszcze gorszymi skutkami w przyszłości.